No i tak, tutaj już jestem na szczycie tej górki. Szlak jest oznakowany i wszystko wskazuje na to, że jeżeli rozpoczniemy trasę od tej ścieżki na Skaklie i dojdziemy do tego słupa tutaj, który jest na szczycie tej górki jakby, która leży na tej trasie, szczyt jest tutaj. To jest po prostu taka jakaś tam, jak to się mówi, na przesmyku między tymi górami Marków Kamak, a tym, ja na nią mówię, Westnik Wrach. Dobra, no to tutaj jest ścieżka i nie musicie iść gąszczem, tak jak ja to zrobiłem, tylko możecie iść kulturalnie, jak typowi turyści, ścieżką, która tutaj zapewne zakręca od tego słupa i prowadzi tutaj sobie na spokojnie. Prawdopodobnie jeszcze tam w dół można zejść, aczkolwiek tego nie wiem, nie sprawdziłem tego i raczej sprawdzać nie będę, także jestem już tutaj na tym szczycie i za chwilę zejdę sobie na tego Westnika, pamiętnik Westnika. Tu jest ulica Balesica i tak wygląda miasto Wraca 15 maja. Na całe szczęście u mnie we wsi front się kończy tej nieszczęsnej pogody, metalicznego nieba, zimnego, chłodnego. No i prawdopodobnie dzisiaj będzie tam słonecznie. Oby tak było. Liczę na to. Ognisko ktoś sypalił. No, idę na dół. Albo tu sobie obiad zjem. Ewidentnie jakaś impreza na dole. Na Starym Mieście. I zobaczcie, taki zestaw 7 lwa zapłaciłem za sałatę. Taka warzywna sałata jarzynowa, tak? Tyle, że z szynką, ona się tutaj ruska nazywa. Bardzo smaczna. Z piersi kurczaka. Prażona parżoła się to nazywa. Bardzo dobre. A i taki roasted potatoes. No. Moim zdaniem lepsza opcja. Cały żyjemy i gadam. Oczywiście jak ktoś je, to też życzę smacznego. Nie wiem jak wy macie, chodzący po jakichś tam górach. Ale ja na przykład uwielbiam wejść gdzieś na szczyt i na nim zjeść po prostu obiad. Jest coś niesamowitego. Po tym wysiłku człowiek może się posilić. Wszystko o wiele bardziej smakuje. No. Fajna opcja. Restauracja, najlepsza restauracja, zobaczcie. Tak zwana restauracja na szczycie. Gdzie tylko nieliczni mogą jeść. Nie chcę się oberwać. Patrz. Tam, gdzie rosną te drzewa iglaste i jest jakieś rozwidlenie dróg, to tam jest praktiker i stamtąd szedłem tutaj z buta, bla, bla, bla. I tu jest szpital. Szpital na dole i ulica Balesica. I tam, gdzie szpital jest, tam w połowie drogi, jest owy lokal, w którym kupiłem obiad. Tak się nażarłem, słuchajcie, że chyba się sturlam z tej góry. Złatnoto pile. Dobry apetyt. Tak się nazywa ten lokal. To nie jest sponsorowany, żeby nie było. Tak, serca polecę, bo akurat smakuje. W sumie też tutaj jest taki na mieście przy Chemus Hotel. Przy hotelu Chemus jest taki lokal Mali. Mali Pizza się nazywa. Też bardzo dobry. Zobaczycie,
ekwipunek plecaka, co należy brać idąc w góry. Słuchajcie, zobaczcie, jak mi się mój wspaniały plecak ubrudził. Plecak ma już... Ile lat ma ten plecak? Ło! 12 lat ma, 12 lat ten plecak ma i już był w tylu krajach, że masakra. Zobaczcie, ekwipunek, unboxing plecaka mojego tajemniczego. I zobaczcie, co należy posiadać idąc w góry. Trzeba posiadać taką pompkę, zobacz, inflation pump. Jest to niezbędne. Jest to niezbędny przyrząd do chodzenia po górach. I jeszcze co mogę nadmienić, takie końcówki do wkrętarki noszę. Mam takie też ceramiczne trzy kafelki na szczęście. Zobaczcie, amulety. O, takie amulety na szczęście, trzy noszę. Zobaczcie, tutaj ze sobą pompkę. Pompka jest niezbędna w razie tego, jak zostanie nas jakaś wichura, czy cokolwiek, to napompujemy sobie materac. Zobaczcie, do zasadzenia takie doniczki, do rozsadów, trzy sztuki należy mieć, w razie jak nas wichura zostanie i sobie napompujemy materac, którego sobie zrobimy z liści, to warto sobie zasadzić jakieś pomidory i ogórki, w razie jak by wichura nie wiadomo ile trwała. Do tego trzeba oczywiście mieć też taką łopatkę. No i przyda się też silikon, zobaczcie, w kolorze brązowym, żeby zasilikonować wszelkie jakieś dziury, robiąc szałas. No, także taki ekwipunek. To jest po prostu niezbędny zestaw. Jeżeli ktoś chodzi po górach, to musi mieć taki zestaw. Bez tego nawet nie wybierajcie się w góry, bo zobaczycie, że marnie zginiecie. No, a poza tym... Poza tym, co tam jeszcze mam w kieszeniach, zobaczcie, mam kapsel po zagorce, na szczęście. Mam taki kamień, zobaczcie, do krzesania iskier. Nożyk to wiadomo, rzecz. I najgorsze jest to, słuchawki, zobaczcie, w razie, żeby muzykę sobie posłuchać. Tu jeszcze stare chusteczki mam. Razu kamień sobie schowam. No. Ktoś tutaj, zobaczcie, wszedł na szczyt, żeby sobie papieroska zapalić. Deinhalować się. No też jest może tak być. Czemu nie? A tutaj, zobaczcie, mam bilet stary, zobaczcie, taki z Sofii. O. Jeden lew kosztował. To było w grudniu. To było 4 grudnia 2018 roku. Na tym bilecie można było, zazwyczaj bilet ogólnie kosztuje 1,60, ale to był dzień, w którym były sprzedawane bilety za jednego, to jest Green Day dla Ziemi, by pomóc jeżdżąc autobusami na ropę. No i wyobraźcie, że taki bilet kosztował jednego lwa i można było używać ten bilet do na wszelkie połączenia, wszelkie, na tramwaje, na metro, no wszędzie można było na tym bilecie jeździć autobusami, no nie taksówkami. No i taka parasolka, zobaczcie, za jednego lwa. No i taki zestaw mam majstra. I tu jeszcze mam telefon z bułgarskim numerem, ktoś dzwonił czy nie. No i dobra, żegnam się z tym miejscem, śmieci zabieram, żeby nie było, że jestem bruda śmieciarz i nie dbam o naturę. To, że palę śmieci w ogrodzie, znaczy paliłem, no zamiar mam taki, żeby już nie palić. Nie będę segregować wszystko, a jeszcze mam taki plan, żeby w ogóle nie kupywać żadnych zbędnych rzeczy ze sklepu, tak zwanych walmartowych, ja na to mówię, tych kompanii, w ogóle te napitki, te napoje wszystkie, to będę od tego roku starał się to wszystko wyeliminować z mojej diety, nie z mojej, tylko z diety mojej rodziny, i stawać się powoli samowystarczalnym, no, czyli uprawa już jak to się mówi, zacząłem uprawiać warzywa, no na małą skalę na razie, lepsze to niż nic,
No jeszcze nie mam czasu, jeszcze remonty nie zrobione, nie gotowe. No więc i się to wszystko oddłuży i nie ma człowiek czasu zacząć głównego tematu, który na mnie przede wszystkim i moją rodzinę sprowadził tutaj do Bułgarii. No, mianowicie chodziło głównie o samowystarczalność. Jednak to już drugi rok leci. No drugi to może nie, ale no rok czasu to się wszystko dłuży, jeszcze stary dom nie jest wyremontowany. No i to tak się wszystko dłuży, odwleka w nieskończoność, ale już powoli trzeba zacząć. No i tyle, że tego sokownika nie mam. Tutaj patrzyłem, te sokowniki w Bułgarii można takie coś nabyć, no ale to jest kwestia, iż takie rzeczy są na grzałki, te wmontowane elektryczne grzałki, ja czegoś takiego nie chcę. Ja chcę mieć taki stary sokownik, jaki mieliśmy w Polsce kiedyś, nie wiem jakie teraz są, ale kiedyś ja pamiętam jaki ja miałem. To, że się stawiało to na palnik i sok się sam się robił, jak to się mówi, nie? No i w Bułgarii na przykład mam taką starą kuchnię, w której kilka drewienek włożę i sobie, jak to się mówi, rozpalę ogień i sok się zrobi za darmo, tak? Owoce wrzucę moje i będę mógł pozyskiwać sok. To nie będzie to nie będzie problemem. No i taki sokownik bym potrzebował, ale ja akurat do Polski nie jeżdżę. Tutaj nie można nabyć takich rzeczy. Zrobić nie ma jak. No więc tutaj prośba, żeby ktoś oglądał, ktoś wybiera się do Bułgarii, no to by mógł się ze mną skontaktować. No i by mógł mi taki sokownik tutaj podrzucić. Oczywiście koszta zostaną zwrócone, tak? I może jakieś zorganizowanie jakiejś wyprawy, na przykład w te góry, która będzie kończyć się jakimś tam grillem u mnie na miejscu. No i wracając do tematu samowystarczalności, to się wszystko odwleka. No i jeżeli wyprodukuję swoje soki, kompoty, przetwory różnego rodzaju, to będę już miał z tego tytułu oszczędności, iż nie będę musiał wydawać na jedzenie te chemiczne ze sklepu. Co za tym idzie, nie będę dorabiać tych diabelskich sklepów i nie będę produkować śmieci, plastikowych opakowań, jakiś te karton to jeszcze da się spalić, plastikowe butelki, ale ja już i tak wyjaśniałem, że lepiej takie coś spalić i rzucić do rzeki, jak oni to robią tutaj, tak? Albo do świetlika wrzucasz, a później i tak to na pole wywożą i to zalega później latami. I później i tak to ktoś może i tak spali. No więc to jest taki temat. Nie chciał, wiem, że to jest niedobre i złe. Nie chciałbym tego robić, ale niestety nie mam wyjścia. No i muszę po prostu, muszę jakoś to ogarniać. Czas goni, wszystko po prostu jest, jak to się mówi, wszystko jest w toku, wszystko się kręci zbyt szybko. Po prostu człowiek nie nadąża ogarniać wszystkiego od deski do deski. No i tak później są skutki takie, że się śmieci zbierają i no ale jak sami widzicie, bądź zobaczycie, już temat jest ogarniany i coraz bardziej każdego dnia odzyskuje te pole, które było kiedyś dżunglą, przez tyle lat leżało to w ugorem, ale już na moje szczęście jest już praktycznie ogarnięte. No, no jak sami widzicie, ta trasa z drugiej strony, od strony wracji jest bardziej wyklepana i ktoś jeszcze ją dodatkowo odznaczył, jakby ktoś nie widział, że idzie ścieżką. No takie kamienie są z tej strony jeszcze. No i powoli się schodzi, powoli coraz niżej. Za chwilę wejdę do lasu. Jeżeli wejdę do lasu, pokonam etap pierwszy, tak zwany do tych, to taki najwyższy jest punkt, tak? Później już będzie coraz niżej. No i tak to wygląda właśnie, no latem. Lata jeszcze nie ma, no prawie, no u stółku lata. Jest już. I zejdźcie. Sorry, że tymi śmieciami wam tutaj przeszkadzam,
ale niestety jakoś muszę je nieść. Jedna ręka w pogotowiu jest. I zobaczcie, jaki piękny widok. Miałem dzisiaj nie wchodzić po górach, ale co tam, raz się żyje, nie? I teraz do Kauflanda idę, zrobię zakupy i wracam. Dobra, dzieci, i jeszcze muszę dzisiaj jakieś tam belki pomontować, cholera, beleczki, żeby, o, butelka się szczupi, beleczki, żeby dokończyć ten taras w końcu, bo już go robię tyle czasu. O, tutaj to jest mega niebezpieczne ślizgo, zobaczcie, po czym tu trzeba schodzić. No, i tak kiedyś mi się te skałki mniejsze wydawały, no dziwne to jest, może urosły, tyle padało, to może i rosło od deszczu. No i już chodzę do lasu, chwilę tutaj lasem trzeba przejść i wychodzimy później na znowu taki skalny etap, krótki co prawda. No i jeżeli zejdziemy tymi górkami już następnymi w dół, to proszę was, zaczną się schody, które prowadzą w dół do centrum. No, oczywiście mijamy w międzyczasie ten pomnik Westitela. Nie Westnika, tylko Westitela. Człowieka, który obwieszczał różne rzeczy.